Europa w ogniach największej wojny w historii wojowniczego ludzkiego rodzaju. Czwarty rok okupacji Polski. Czwarty rok oporu. 4 lata mijają od zbrodni w Wawrze. 3 lata dymią kominy krematoriów Oświęcimia. Komu wypadła młodość na ten czas, tego on zabije lub ukształtuje raz na zawsze. O nich będziemy wam mówić. Jest czas, w którym wiedzieć za dużo o nikim nie należy. Opłacić tę wiedzę można torturą, śmiercią, a jeśli kto słaby, zdradą. Pseudonim Malutki, kapral podchorąży, 2. rok chemii. Pseudonim Jerzy, kończy uniwerek, podchorąży bez stopnia. Zygmunt, najstarszy w sekcji, 3. rok biologii, sierżant podchorąży. Stanisław Skiernik, kapral podchorąży, będzie nosił pseudonim Kolumb. Siwy, mechanik, najlepszy kierowca grupy, nazwiska nie poznaliśmy nigdy. Obrona Starego Miasta, wiążąc główne siły nieprzyjaciela, pozwoliła przetrwać innym dzielnicom. Jednak nasze straty sięgające ponad 5000 żołnierzy, śmierć ponad 1/3 mieszkańców, fakt zawężenia naszego odcinka obrony do paruset metrowej szerokości zmusza nas do opuszczenia Starego Miasta. W tych warunkach podjęta została decyzja przebicia się do Śródmieścia. Oddziały uderzające z linii ulic Bielańskiej przez Ogród Saski, Plac Bankowy ku halom mirowskim muszą otworzyć korytarz. Dalej przejdzie reszta wojska, ranni i ludność cywilna. W pierwszym rzucie Broda 53 i Parasol. Natarcie o godzinie 01. Puszczajcie nas! Znaczy, że jesteś ostatni! Cholera, dowiedzieli się o przebiciu. A Kolumb? Opiekuje się niteczka. Teraz dla nich jesteśmy bandyci, jak tamci. Ludzie już nie wytrzymują. Oddajcie mi dziecko!
czujesz, że nie przejdę. Nawet jeżeli mam papiery. Jerzy, skok! Chłopcy, skok! Wejść. Jest łącznik z Bielańskiej. Wprowadzić. Podchrążyk Mita z meldunkiem. No. Natarcie załamało się. Major Jan? Nie żyje. Podejdźcie bliżej. Mówcie po kolei. Desant Czaty 49 kanałami na plac bankowy został zniszczony, zanim zdążyli opuścić Właz. Major Sosna? Opanował częścią batalionu Parasol, wschodni narożnik Długiej i Bielańskiej. Dalszy ruch do przodu został udaremniony huraganowym ogniem broni maszynowej. Broda? Dwie grupy pierwszego rzutu wdarły się w głąb stanowisk niemieckich. Drugie rzuty nie podeszły nawet na odległość szturmową. Rozkazuję pozostałym oddziałom zająć poprzednio zajmowane stanowiska. Rozpocząć ewakuację rannych kanałami. A co z tymi z Brody? Stracono z nimi łączność. Strzelaj! Cholera! To był Kuba. No co się gapisz? Właź do piwnicy! Dajmy do okien. Skurwysny fryzjer. Zamurował.
mi się waży. Zdejmujemy opaski. Opaski? Tak, to rozkaz Moro. Sprawdzić urządzenie. Przechodzimy na Królewską jako oddział niemiecki. W marszu nie rozmawiać. No jak? Dobrze. Co z rannymi? Ciężko ranni zostają. Taki jest rozkaz. A z... Co zwariowałeś? Zygmunt idzie z nami. Wiesz, broń.
uwaga, posterunki. Achtung! Die Banditen sind nicht weit. Oh, scheiß drauf. Dort, hinter der Barrikade. Halt, wer da? Parole? Vom Brillpalast. Das stimmt was nicht. Feuer! Chłopcy, to już nasza barykada! Nie strzelać! Tu Zośka, nie strzelaj! Tu Zośka! Nie strzelaj! Zośka! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Pana. Proszę odsłonić. Czy pan tu jest komendantem? Tak. O co chodzi? My mamy wielką prośbę. My? To znaczy ja i moja siostra, ona jest taka nieśmiała. Słucham. Proszę nas zastrzelić. Chyba pani żartuje. My... już nie mamy po co. Że co? Że jeść nie macie? Przecież my wszyscy. Nie, proszę pana. Ale przecież będzie kapitulacja. Ludzie ze starówki wychodzą kanałami. Zaraz wracam. Proszę pana, to jest woda do gaszenia ognia. Słyszysz? Uwaga, ranny. Thank you.
nowego? Nowego? Uznano nas za kombatantów. Słuchaj, gdzie kwateruje grupa dyspozycyjna A? Jaka? Kedywu. Nie wiem, nie słyszałem. Najlepiej uzbrojony oddział powstania. Przecież nie mógł się rozpłynąć w powietrzu. Kochany. Ze Starówki wyszło 4,5 tysiąca ludzi. Sztab kwateruje na Jasnej. Tam powinni wiedzieć. Grupa dyspozycyjna A. Zgrupowanie ma procent strat 90 pod chorąży. Albo więcej. A Pluton pod chorążego Zygmunta? Nacierali górą przez Bielańską. Część przeszła. A wy jesteście z jakiej formacji? Kedyw, grupa dyspozycyjna A. Powstanie zastało mnie w Śródmieściu. Nie zdążyłem dołączyć. Ci, co przeszli górą, kwaterują na Chmielnej 9. Wchodzą w skład Zośki. Jerzy. Jerzy. Zupełnie stanie i będzie samodzielny oddział. Muszę mieć oddział. A że jest nas tylko 6, no to co z tego? Olo. W tym pychu! No i co? Jest 7. A mówili mi, że... Nie martw się. Tylko jedno oko poszło. Sanitariuszka zawiązała mi cały łeb, a tylko pękła kość. Ale to, co zostało, wystarczy. Panie poruczniku, pan pozwoli. Czarny Olo, nasz podchorąży. 1 sierpnia nie zdążył na koncentrację. Rekonstruuje oddział. Kadra oficerska jest. Muszę uzgodnić z dowództwem odcinka. Cześć. Jerzy śpi jak suseł. A gdzie Kolumb? W szpitalu. Niteczka holowała go kanałami. To też te baby potrafią, jak chcą, to? Powiedz mi, jak było? Daj zapalić. A po co? Gołąbki. To siadajcie. Zaraz będzie żarcie. Oj, zostaw. Przecież i tak zaraz wstanę. Tylko spróbuj. A osobiście dam ci w czapę. Ja teraz gołębia trafiam w locie. O, nie, 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 nie. Najpierw kobiety i ranni. Nitka. Trzymałem przed wojną
Jasne. Winery, wyszwance, krymki, murzyny. Nie wiedziałem, że to jest takie pyszne. Ten największy, ustrzelony przed kwaterą naczelnego wodza. Dla ciebie. Spocznij. Panowie! Za zwycięstwo. O, nie, 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 nie. Najsampierw zdrowie pani. Za żywych. Małość! Spocznij. Spocznij. Do tej pory bój o Powiśle Czerniakowskie przypomina zajadłością i przewagą niemieckich sił i środków sierpniowe walki na Starym Mieście. W tej chwili zgrupowanie ma niewiele ponad 400 żołnierzy walczących. W ciągu trzech ostatnich dni straty wyniosły około 100 zabitych, 300 rannych. Obudźcie go. Prawie wszyscy oficerowie wybici. Jesteście tu niemal w komplecie. Ale jak wiecie, dziś w nocy podjęta została od strony Pragi udana próba uchwycenia przyczółka na Czerniakowie. Udał się przerzut kilkuset ludzi, kilkanaście CKM-ów. Są rusznice przeciwpancerne, są moździerze. Jest też podobno kilka dział 45-milimetrowych. Naszym wspólnym zadaniem jest utrzymanie wybrzeża Wisły. Za każdą cenę. Jeszcze mi was postrzeli któryś z chłopaków. Macie coś do jedzenia? Słyszycie mnie? Tak. Słyszycie mnie, Ceylon? Ceylon, tu Jaropol. Słyszycie mnie? Słyszycie mnie czy nie? Ceylon! Ceylon, tu Jaropol. A po co ty to nosisz? Co? Czemu nie odpowiadacie? Ceylon. To? Dobre na muchy, a nie na Niemców. A rzuć to, chłopie, i weź do mi jakąś pepeszkę. A czyje to? A tych, co tam leżą. Zawołaj Jagiełę. Dobra. Jagiełło! Do dowódcy. No, gdzie się włóczysz? Jak tylko pójdą do natarcia, ruszamy za nimi. Moździerze, krótkofalówki, pepance. A jak szkopów ruszyć, to trzeba prosić pana Jagiełę i chłopaczków z Brody. Nie gadaj. Gdyby nie oni, byłaby z nas normalna marmolada. Jest tam u nich jeden taki plutonowy Szymuś. On jest tylko ciągle mi i mi. Wie pan, takie porzekadło. Nie powie, weź podstawę CKM-u, tylko weź mi podstawę CKM-u. To opowiadał mi jeden, że tam u nich na tym Sybirze, w Sielcach, czy jak tam, Szymuś stoi przed frontem plutonu i raptem szlak go trafia. Nic nie może powiedzieć, ryj mu poczerwieniał i nagle jak nie syknie na stojącego przed nim żołnierza, zapiąć mi rozporek. Chłopak robi występ, maszeruje prosto do Szymusia i schyla mu się do portek. Dobre, nie? Jeszcze teraz, jak wspomnę o tym, to Szymuś taki wściekły, że hej. A z batalionu zostało ich kilkunastu. Giną tak samo beznadziejnie jak my. No ale, bo Niemcy mucili po Wiśle. Jezu!
Napiłbym się czegoś. A nie zapaliłbyś, co? Zapaliłbym. No i co nowego? Kolum znowu ranny. Zanieśli go do szpitala. Gdzie? Pod 16. 16 i 18 zajęte przez Niemców. Cholera. A tam, popatrz. Szkopy obiad gotują. Zanim zjedzą, może nas już nie być. Nie, kracz. Popatrz sobie. Plutonowy Szymuś. Niedobrze, tam musi być znów marmelada. Panie poruczniku, pan mi da papierosa. Zygmunt, szybciej! Zaraz wracam.
Idziesz z pierwszym rzutem. Ja zostaję, będę cię osłaniał. Co z Kolumbem? Co? Nie wiem. Może mu się uda. A to... Do zobaczenia na Mokotowie. Do zobaczenia. Za mną! Egeło? Co z Szymusiem? Czas dołączyć, chyba już skończył. No? Niedobrze. Egeło. Maśka! Plutonowy Szymuś. Odchodzimy. Na co czekasz? Dobij mnie. Daj granat. No daj. Te zostaw dla siebie, przydadzą ci się. Mnie wystarczy handgranata. Zabierzcie mnie. Nie możemy. Idziemy do kanału. To dobijcie. Ku chwale ojczyzny. Thank you.
Zähne. Macht schon, ist kein Kantboden hier. Los, ein bisschen schneller hier. Schneller. Müde, hier sind wir. Ein Fett hier. Vorwärts, auseinander hier. Auseinander. Noch runter mit in den Keller durchsuchen. Hans, komm hier nach links. Na los, nur mach doch schon. Vergesst die Handgranaten nicht. Hans, du kommst mit mir, wir gehen auf den Boden. Jawohl, und ihr sichern hier vorne am Fenster. Jochen, geradeaus. Siehst du was am Fenster? Los, ich komm schon und mach schon. Warum hat sich doch was bewegt? Los, da eine Handgranate da rein. Los, Fritz, pass auf. Sowas. Mein Bruder. Zivilist. Zivilist, ja. Ach, komm. Hier bleiben. Komm. Los. Na? Für dich alles, mein Kind. Bitte, trink doch. Ich bin doch glatt rasiert. Bruder. Ach, was. Scheiß Bruder, komm. Es wird dir nichts passieren. Komm doch. Wird so schön sein. Wirst du sehen. Na komm. Ach, schönes Wedle bist du. Mensch, seht mal hier, Leute, was ich hier aufgestöbert habe. Und beschäftige dich mit einer anderen Kanone. Ich war mal vor dir hier dran. Mensch, hau ab, du! Halt die Probleme, dann schaff ich noch alleine. Und diesen Braten naschen wir alle mal. Gemach, aber ich male zuerst. Immer noch am Dienstgrad, ja? Schließ sie unter, Offizier.